I've got that instinct about you. I've got that instinct when I'm around you. I've got that instinct. Kupując je okazyjnie, znajdując w nim jakieś potencjalne usprawnienia, zmieniając jego funkcję, podkreślając, wyciągając jego potencjał, no i korzystnie je sprzedając. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć wam wszystkim. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Górska. Kasia dosłownie dzisiaj ma rocznicę rozpoczęcia ze mną swojego mentoringu i dzisiaj chcemy porozmawiać o rezultatach i efektach pracy Kasi, bo Kasia działa na rynku flipów i flipuje. Zrobiła już, ile Kasia udało ci się zrobić flipów? Po mentoringu jestem w trakcie 9 flipa i właściwie szykuje się 10, okay. Właśnie zakupione. W ciągu roku? W ciągu roku, dokładnie. Tak. I Kasia działa w miejscowości o wielkości około 100 tysięcy, czyli to nie jest duże miasto, aglomeracja. I jest przykładem na to, że nawet w średniej wielkości mieście można sukcesem robić flipy. Dokładnie, a na ostatnich strategiach poznałam osoby, które tak naprawdę robią te flipy jeszcze w mniejszych miejscowościach i również bardzo sobie chwalą. Powiem tak, rynek jest coraz bardziej atrakcyjny, mam coraz większą konkurencję i nie mam cienia wątpliwości, że jest to konkurencja wychodząca bezpośrednio ze stajni Daniela, bo stosują strategię typowo z Twoich warsztatów. Tak więc wbrew pozorom te średnie miasta stają się coraz bardziej chłonne i tych osób pojawi się coraz więcej. Bo na każdym rynku praktycznie można zarabiać. Tak. Znam chłopaka, który nawet w bardzo małych miejscowościach kupuje mieszkania w kwotach nawet 20 tysięcy złotych, tak? Ostatnio miałem chłopaka na szkoleniu, który chyba za 19 tysięcy kupił mieszkanie. Remont kosztował tyle samo, co zapłacił za mieszkanie, bo to mieszkanie nie miało toalety. To na Śląsku takie rzeczy. Na Śląsku bardzo często, tak. Jasne, oczywiście. Albo jakieś takie stare popegiery też mają takie sytuacje. No jasne. Kasia, powiedz mi, jak wyglądał Twój pierwszy flip? Jakby na czym polegał i jak go kupiłaś? Mój pierwszy flip przed mentoringiem, czy w trakcie mentoringu, czy po mentoringu, bo są trzy różne flipy. Do mnie przyszłaś jakby, jak już miałaś innego flipa kupionego. Tak, i w trakcie drugiego byłam. I w trakcie drugiego, tak? I może być, że po tym szkoleniu moim jakby trochę się u Ciebie zmieniła obraz całkowicie robienia flipów. O, więc opowiem całą historię. Zaczęło się od tego, że pod koniec 2016 roku kupiłam swoje pierwsze mieszkanie. Nie skorzystałam z popularnej w nieruchomościach zasady 100-30-3-1, czyli obejrzyj 100 mieszkań, 30 personalnie obejrzyj, na 3 złóż ofertę i jedno kup. Ja kupiłam swoje drugie mieszkanie, które obejrzałam. I to był naprawdę dobry deal. Ja wiedziałam, że na tym zarobię, chociaż nie byłam jakąś specjalistką na rynku nieruchomości. No i ten remont dosyć długo trwał, popełniłam tam masę błędów, jedna ekipa wykonawców wyleciała, niestety druga dokończyła robotę, ale pomimo tego wszystkiego i tych wyzwań doskonale wiedziałam, że to jest to, co chcę robić. Okay. I w trakcie, kiedy kupiłam drugie mieszkanie, również okazyjnie, zgłosiłam się do Ciebie na mentoring. Więc bezpośrednio po warsztatach zmieniłam trochę swoje działanie, pewne rzeczy odcięłam, pewne rzeczy zrobiłam sprawniej. I na tym pierwszym mieszkaniu tak naprawdę zarobiłam 18 tysięcy złotych, co nie jest jakąś super stawką. To jest chyba najmniejsza stawka, którą zarobiłaś, tak? Tak, tak, zdecydowanie tak. Natomiast już w trakcie działania na tym pierwszym mieszkaniu udało się kupić mieszkanie drugie, które było identyczne jak to poprzednie. I już z tą nową wiedzą, z tymi nowymi strategiami udało mi się jakby marżę na tym mieszkaniu podwoić.
czyli zrobiłeś dwa razy tyle. Dwa razy tyle i zrobiłam ten remont dwa razy szybciej. Oczywiście dlatego też, że to mieszkanie było identyczne jak to pierwsze. Tak, już trochę umiałaś. Więc jakby też ekipa też wiedziała tak naprawdę, jak one mam wyglądać, więc było dużo sprawniej. A możesz powiedzieć, jak co dokładnie zmieniłaś w swoim działaniu? Jakby, jakie miałeś wcześniej założenia, jakby co się zmieniło w twojej głowie? Bardzo ważną kwestią jest wiara też, że można więcej zarobić. Mhm. Ktoś musiał mi pokazać tak naprawdę, że na flipie można zarobić więcej i to był chyba taki największy tutaj skok. Natomiast bardzo wiele tych elementów było. Chociażby to, że nie wstawiłam już sprzętu AGD, mhm, tylko zastosowałam atrapy na przykład, prawda? Zastosowałam zupełnie inną kuchnię. Mhm. To, o której ja pokazuję. Tak, tak. Na przykład coś takiego. Kupiłam to mieszkanie trochę innym sposobem, stosując już twoje strategie. No bo wiadomo, że to jest tak, że na mieszkaniu zarabia się 3 razy, kupując je okazyjnie, znajdując w nim jakieś potencjalne usprawnienia, zmieniając jego funkcję, podkreślając, wyciągając jego potencjał, no i korzystnie je sprzedając. No i jakby nie miałam problemów z punktem numer 2, w którym czuję się bardzo mocna i umiem wyciągnąć potencjał z mieszkania i fajnie je zrobić, i fajnie zaprojektować. Nie mam problemu z sprzedaniem go później, bo umiem robić dobre zdjęcia i dobry home staging, ale nie potrafiłam pozyskiwać okazji. Mhm. I rzeczywiście jest to ten element, który najwięcej daje w nieruchomościach. Tak, to jest najbardziej wartościowe. Najważniejszy. Najważniejszy. Powiedz się, Kasia, do osób, które nas oglądają, kim jesteś z zawodu? Jakby co robiłaś do tej pory zawodowo? Bo to też jest istotna. Tak. Więc ja nie jestem takim super zawodowym flipperem, ponieważ jest to jakaś taka część dodatkowa mojej działalności. Przede wszystkim mam własny biznes, prowadzę pracownię, biuro projektowe i nadzorów inwestorskich. To jest jeden z moich biznesów. Ale w branży specjalistycznej, czyli nie mieszkaniówce. Nie. Jestem drogowcem, tak. Natomiast jestem też wspólnikiem w firmie mojego męża, która zajmuje się jeszcze czymś zupełnie innym i to jest produkcja maszyn rolniczych. A flipy to jest taki trzeci koszyk. Okej. To jest jakby trzecia kura, która znosi jajka. Natomiast Kasia, ty to robiłaś dodatkowo, tak nie rezygnowałaś ze swojego biznesu, żeby robić te flipy. Zgadza się. A wyobraź sobie teraz, że pracowałabyś na etacie i myślisz, że byłabyś w stanie połączyć pracę etatową z tym biznesem? Oczywiście, to znaczy ja myślę, że etat jest najfajniejszą przestrzenią do tego, żeby zacząć flipy tak naprawdę. I wydaje się, że ciężko pogodzić flipowanie z etatem. Ja powiem ze swojej perspektywy, że byłoby mi chyba łatwiej pogodzić z etatem niż z tym, co robię teraz tak naprawdę. Okay, to znaczy, powiem tak, kiedy zaczynałam flipować, miałam kontrakt podpisany z firmą, musiałam być na dużej budowie codziennie do 16, wyglądało to jak etat. I tak naprawdę wtedy flipowało mi się chyba łatwiej niż teraz. Dlaczego? No bo na przykład wczoraj zaczęłam swój dzień o 2 w nocy, wjechałam do Czech, że tak powiem, i mam więcej obowiązków związanych ze swoimi firmami po prostu, tak? Natomiast u mnie też jest trochę tak, że mimo wszystko największym zasobem w tym całym biznesie jest dla mnie jednak czas, a nie pieniądze. Staram się robić flipy tak, żeby jak najmniej angażować swój czas i... Okej, czyli jakich zasobów ludzi używasz w tym momencie do flipów? Na przykład zdaję sobie sprawę, że montaż mojej kuchni pewnie kosztuje 2 razy więcej niż twój. Wiem o tym. A ile płacisz za to? 1000. Okej. Tak. Zgadza się. Tak, zgadza się. Ale trzeba przyjąć takie założenie, że jak idę do Leroy Merlin i mój kolega Piotrek robi mi projekt kuchni, to tak naprawdę nic więcej już mnie nie obchodzi. Ta kuchnia się już sama materializuje w moim filmie. Rozumiem, że ten kolega organizuje ci składanie, tak? Mam swoją ekipę stolarską, bardzo sprawną. Oni dostają ode mnie papiery, oni to odbierają, u siebie montują, wnoszą po schodach, montują i gdzieś tam dzwonią, że już jest zrobiona. Okay, także super. W ogóle się... Znaczy, wychodzę z założenia, że skoro zarabiam w ciągu roku jakąś kwotę X, to moja godzina kosztuje X, jakiś Y, powiedzmy Y. I jeżeli miałabym się w coś zaangażować i coś jakoś organizować i swój czas w to, jakby angażować to w swój czas i zarobić na tym kwotę mniejszą niż Y, to tego nie robię. To wolę komuś zapłacić, żeby zrobił to za mnie. I super.
Wiesz co, tak nawiązując do tych remontów, to powiedz jakby, zaszmy je stawki remontowe. Tak. Niektórzy są w stanie je osiągnąć, natomiast sporo osób mówi, że one są nierealne i w ogóle nierynkowe, że to jest w ogóle niewolnictwo i nie da się tak robić tanio. Jak to u Ciebie wygląda? Jaki Ty masz na to pogląd i jak Tobie się udaje? Więc wielokrotnie zapraszałam na swoje nieruchomości różnych wykonawców i pytałam tak naprawdę, za ile zrobią konkretną robotę. I gdybym tak pracowała z pierwszą, lepszą firmą, to usłyszałabym dokładnie, znaczy miałabym dokładnie te same wnioski. Trzeba poszukać. Tak samo jak szuka się okazji, żeby zrobić flipa, tak samo szuka się ekipy. I dobrze wiem, znaczy ja teraz pracuję na stawkach mniejszych niż Twoje. Okay. Mniejszych niż Twoje, tak. Dokładnie. Czyli lepsze jajko od kury. Niekoniecznie jest to związane pewnie też z tym rynkiem, mniejszym tak? rynkiem. Oczywiście Warszawa będzie miała zupełnie inny pracy też. Tak, ale udało się znaleźć. To nie jest proste, ale można znaleźć. Jak się dobrze poszuka, to się znajdzie wszystko, co jest potrzebne. A tak teraz jakby biorąc pod uwagę te 10 flipów ostatnich albo 9, które już jakby zrealizowałeś, to jaki średni dochód Ci wychodzi na tym flipie tam u Ciebie? Bo tam ceny są trochę niższe niż w miastach wojewódzkich. Zgadza się. Są poniżej 200 średnio, prawda? To tam pewnie około 150 tysięcy, tak? Plus minus. Od 100 do... Więc tak, generalnie można mieszkanie do remontu normalnie z portalu kupić za około 3000 z metra, tak? Tak uśredniając, bardzo generalizując. Ja swoje ostatnie mieszkanie, te, które przejęłam w niedzielę, zakupiłam za kwotę 2100 zł z metra, także bardzo fajna okazja. Natomiast kwoty sprzedaży też są zdecydowanie niższe, bo wiem, że tutaj w Lublinie można sprzedać za 6, za 7, za 5. No u nas jest to niemożliwe. Na tych perelowskich osiedlach, takich na zasadzie blok z wielkiej płyty, no to te ceny, ja maksymalna stawka z metra, którą osiągnęłam, to było 4800 z metra. Tak jest nieźle, ale jakbyśmy mogli powiedzieć o wartościach takich całkowitych kwotach zysku, które tam Ci wychodzą średnio. Myślę, że średnio osiągam to 30 tysięcy, których mówisz, do ponad. Tak mniej więcej. Więc to nie są takie stawki pewnie jak Warszawa czy Trójmiasto, ale podkreślam. Ale też mniejsze zaangażowanie kapitału. Podkreślam, że ja naprawdę nie angażuję też jakoś tak super mocno, czyli gdzieś dzielę tą uwagę pomiędzy trzy rzeczy i mam wrażenie, że akurat flipy angażują moją uwagę najmniej. Także jest to też dla mnie dosyć prosty pieniądz. A jaki był taki najdziwniejszy przypadek, na którym trafiła Ci okazja, kupiłaś tą okazję? Myślę, że to była historia taka, że bo okazję można znaleźć dlatego, że albo ktoś nie zna wartości mieszkania, bo mieszka na zupełnie innym rynku, gdzieś tak daleko i nie wie tak naprawdę, jakie są stawki w moim mieście, albo dlatego, że jest w kłopotach i trzeba go z tych kłopotów wyciągnąć. Albo jeszcze dlatego, że kompletnie nie ma związku z mieszkaniem, jest zupełnie emocjonalnie do niego nieprzywiązany. Spadeczek. I po prostu spadeczek. Trafiła mi się osoba, która miała te wszystkie trzy przypadki razem. Mhm. I to była taka transakcja, której nawet nie flipowałam, bo po prostu mieszkanie, które skupiłam w środę, sprzedałam w piątek z przybitką no 31 tysięcy, dużą w każdym razie. Także to był chyba najfajniejszy. Flipowałaś to mieszkanie, natomiast nie zrobiłaś remontu. Nie zrobiłam remontu, nie, tak. Bo flip można robić też bez remontu. Jasne, tak. Tak to było właśnie. Także to był taki najfajniejszy, najłatwiejszy. Ale mi bardziej chodzi o źródło pozyskania tej oferty. Czy to ktoś padło do Ciebie przez pośrednika? Sama to znalazłaś? Sama to znalazłam. Okay. Sama to znalazłam. Generalnie tymi sposobami, o których ja mówię na szkoleniu? Okay. Tak, dokładnie za pomocą Twoich strategii, stricte. Super. A na przykład były takie okazje, których byś się nie spodziewała, że one będą, wpadną i po prostu ktoś Ci je przyniósł tak lekką ręką na talerzu, położył? Były takie? Przez to tylko z kimś rozmawiałaś? Bo takie sytuacje też czasem są. Są, oczywiście. Dosyć sporym zaskoczeniem dla mnie była ostatnia okazja, którą tak naprawdę pozyskałam dzięki ekipie, która wozi moje meble albo oczyszcza mi mieszkania. Ponieważ tak jak mówiłam, staram się
jak najmniej angażować swoją osobę, jak najwięcej obowiązków delegować, ale też staram się szukać takich ekip, które będą totalnie bezproblemowe, bezobsługowe na zasadzie telefon i tak dalej. Mam takich chłopaków, oczyszczają mi mieszkanie, wożą płytki, meble, super, świetna ekipa i czasem zdarza się, że ktoś po nich dzwoni, bo zdarzyła się, no ktoś się wyprowadza, zmienia mieszkanie i tak dalej. I ekipa podpowiedziała mi, że jest fajny deal. Okay. Także też bardzo fajnie. Ten networking, te relacje w tym biznesie są jednak bardzo ważne. Myślę, że w moim przypadku to jest 70% tak naprawdę okazji. To są właśnie ludzie. To jest gadulstwo, to są relacje z pośrednikami. Tak, to jest istotne. Tak, bardzo. Ja pamiętam, tak jak kiedyś zapytałaś, czy nie warto by było przeprowadzić się z tym biznesem do dużego miasta wojewódzkiego, które jest tam ile? 200 km? 300? To jest aglomeracją i dużym miastem. I tak naprawdę Cię odradziłem wtedy, pamiętasz? Nie? Tak. I co sądzisz teraz z perspektywy tego roku? Zdecydowanie miałeś rację, jak w każdym przypadku miałeś rację. Nie wiem, czy w każdym razie. Tak, ale w każdym razie bardzo dobrze się stało, że nie kontynuowałam jakby tej strategii. Gdzieś w pewnym momencie zastanawiałam się, czy nie byłoby warto, skoro i tak to robię, przenieść się na rynek, gdzie ta cena sprzedaży finalna mieszkania jest rzeczywiście taka na zasadzie 5, 6, 7 tysięcy, a czemu mam pracować na 4 czy 5 tysiącach, tak? Ale uznałam, że bardzo dużym zasobem mimo wszystko jest oszczędność czasu i łatwość. Tak, logistyka. Logistyka, że to jest bardzo ważne. Czy jest wartość dodana. Więcej byś była w samochodzie niż na mieszkaniu później. Tak, jak najbardziej. Mimo wszystko czas jest tutaj bardzo ważnym zasobem, a ja nauczyłam się go bardzo mocno oszczędzać w tym biznesie. A powiedz, zrobiłaś w ciągu tego roku ostatniego 9-10 flipów. I jakie masz teraz plany na kolejny rok? Czy zamierzasz trochę ten swój biznes przystopować, jakby dalej go realizować, jakby trochę się bardziej zaangażować w flipy, czy jaki masz plan w ogóle? Bo to jest naprawdę 10 flipów, to jest naprawdę świetny wynik, jak na pierwszy rok. Uważam, że realny, biorąc pod uwagę twój biznes, to jakbyś go nie miała, to zrobiłbyś przynajmniej 2-3 razy więcej. Jak Ci wiadomo, jestem zapisany już na warsztaty deweloperskie do Ciebie, więc zamierzam odpalić jakiś projekt deweloperski, tak szybko jak się tylko da. Na pewno z flipowania nigdy nie zrezygnuję, jak tylko będę mogła to robić, to będę to robić, bo jest to zbyt dochodowy i łatwy biznes, żeby z niego rezygnować. To, co często sam podkreślasz i się w tym tutaj 100% tak zgadzam. I coś pomiędzy projektem deweloperskim a flipowaniem, czyli powoli... Czyli flip kamienicy. Flip kamienicy, tak. To jest coś, co będę sobie testować już od jutra. Tak więc po prostu zwiększą skalę. Okej, będziecie mieć takie spotkanie podsumowujące cały ten rok tego mentoringu. I naprawdę Kasia świetnie się rozwinęła, także jestem z Ciebie bardzo dumny, że w taki sposób jakby mając też jakby swoje biznes i swoją pracę, jakby zaangażowałaś się na tyle, że też zrobiłaś świetny wynik, tak? W niewielkim mieście, gdzie na początku jakby nie widziałaś tego. Mi się wydaje, że ta konkurencja była, tylko po prostu jej nie było tak widać. Wtedy. Tak? Myślisz? Tak mi się wydaje, że to tak jest, że jak coś chodzisz głębiej, to coraz bardziej po prostu ci wszystkie elementy, układanki, coraz bardziej karty się z pewnością pokazują. Jak najbardziej. Z drugiej strony jednak ta ilość inwestorów, która się edukuje, też przyrasta. Tak. Tylko, że jakby ja mam takie przekonanie swoje, że te ceny i jakby ten wzrost rynku wynika nie z ilości inwestorów, którzy są, tylko raczej z gigantycznego popytu, który jest na mieszkania w tym momencie, a inwestorzy to jest tylko jeden z elementów tego wszystkiego dzisiaj. Dlatego to nie jest tak, że jakby to inwestorzy podbijają ceny, tylko podbijają te ceny jakby sami klienci, bo ich jest 5-10 razy więcej niż normalnych fliperów. Oczywiście bardzo zwiększyły się zarobki Polaków, w związku z tym ich chęć na posiadanie własnego M także się bardzo zwiększyła. A powiedz mi, byłaś u mnie ostatnio w Poznaniu na strategiach, prawda? Na tym szkoleniu, które organizowałem, takim wieczornym, 4-godzinnym. I powiedz, bo my się już trochę znamy, już byłaś, słyszałaś mnie wiele razy i widziałaś o wielu rzeczach. Natomiast co stamtąd sobie dla siebie weźmiesz dzisiaj? Jakby co takiego było dla Ciebie nowego na tych strategiach?
co było nowego. Nie wiedziałam, że inwestujesz w złoto. Ja bardziej lokuję w złoto. Lokujesz, rozumiem. Nie inwestuję. Część tylko swojego kapitału. Podobała mi się ta część związana z twoją taką globalną, z takim podejściem do inwestowania i do zarządzania pieniędzmi. Mhm. To znaczy ja te wszystkie zasady znam. Mhm. Ja również je jakby w swoim życiu wprowadziłam. Ale ja to robiłam przez lata, na podstawie różnych książek, gdzieś tam to implementowałam powoli. Natomiast fajne było, że poszłam na strategię, ty to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, coś, czego ja się uczyłam tak naprawdę wiele lat i wprowadzałam, ty sobie po prostu to wyciągnąłeś i to fajne podsumowanie dla mnie tak naprawdę. Zgadzam się z każdym tym postulatem jakby w 100%, nie? Fajni ludzie. Fajnie było porozmawiać, mam mnóstwo kontaktów z tych strategii. Jestem umówiona na jakąś kawę, na jakieś spotkanie. Poznań to było jedyne miasto, gdzie ty miałeś więcej fanów niż ja. No, bez przesady, ale było naprawdę super. Wyobrażasz sobie, że byłam odprowadzona do samochodu samego, jak jechałam stamtąd. No, mega, naprawdę super. Po tym nagraniu już będzie tylko gorzej. Pamiętaj. Super było. Nie, pod kątem właśnie networkingu bardzo fajnie. Chociaż więcej osób, rzeczywiście sporo osób gdzieś tam do mnie się odzywa ze szkoleń i tak dalej, chcą, żebym coś doradziła, pomogła i tak dalej, ale to jest akurat fajne. Na razie nie jest to jakieś obciążające i bardzo fajnie, że mogę się z różnymi osobami wymienić doświadczeniami. A jak komuś coś podpowiem, to też mi daje to dużo frajdy. Także super. Lubię ten biznes za tak naprawdę wszystko, co mi daje. Fajnie. Czyli teraz jakby Twoim kierunkiem myślenia są kamienice, ale też jakby deweloperka, tak? Bo jesteś też inżynierem z wykształcenia, prawda? Tak. Więc jakby pewne rzeczy wiesz, natomiast jakby zajmowałaś się głównie tą inżynierią drogową. I zgadza to jest, się. To jest trochę procedura pozwoleń na budowę jest podobna, natomiast jakby trochę inne przepisy, inne warunki techniczne są do budynków niż do dróg, prawda? Wiesz, są dwa rodzaje kompetencji. Są kompetencje takie umiejętności, czyli od 2007 roku zarządzam ekipami budowlanymi, więc pod tym kątem tu się czuję pewnie. Natomiast pod kątem jakichś z kolei umiejętności, gdzie trzeba się czegoś nauczyć, to zawsze można się nauczyć. Czyli wiedza taka formalna, prawda? Albo ją kupić po prostu na rynku. Albo ją kupić. Ktoś, co w tym siedzi. Albo pakować w książkę w głowę, jak można wykonać ten telefon. Więc czuję się w tym dobrze, bo mam wyrobione umiejętności miękkie, A te twarde będę albo kupować, albo będę po prostu uzupełniać edukację w tym zakresie. Dobra. Jeżeli chodzi o Twoje źródła finansowania, to tam część robiłaś to za własne środki, ale też mówiłeś, że część zrobiłaś z inwestorem. Tak. I jakby jak się na to zapatrujesz, jakby jaki masz na ten temat zdanie? To jest tak, jeżeli mogę kupić mieszkanie ze swój kapitał, to robię to oczywiście, ponieważ wtedy 100% przychodu jest dla Ciebie. Jest dla mnie. Druga sprawa jest taka, że wykorzystuję potencjał, jaki dają mi moje działalności, a moje działalności dają mi bardzo dużą zdolność kredytową. Okay. Jest to kredyt na 5-6%, więc kiedy mogę, a mam też już też wyrobione relacje jakby w sektorze finansowym na tej zasadzie, że właściwie jeden telefon i mam gdzieś tam otwarty limit, czy przydzielony kredyt, bardzo fajnie to idzie, więc tutaj w drugiej kolejności korzystam z takiego finansowania, bo skoro mogę wydać na finansowanie tylko 6%, to czemu z tego nie skorzystać? Ale jeżeli wyczerpię swoją zdolność kredytową do samego dna, no to wtedy jest inwestor i wtedy jest 50-50. Okay. Bo wychodzę z założenia, że lepiej zarobić 50% niż zarobić nic. Po tym mentoringu, który już skończyli, to jak generalnie się zmieniło Twoje podejście do flipowania? Jakby, bo pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Ja pamiętam, że generalnie po pierwszej rozmowie już generalnie ty całkowicie odwróciłaś swoje myślenie. Tak. Przypomnij mi, o co tam chodziło, bo ja już nie pamiętam, bo to było rok temu. Powiedziałam dokładnie to samo, co jakby przed chwilą, że umiem wyciągnąć potencjał z mieszkania, umiem je ładnie wyremontować, umiem zmienić jego funkcję, żeby była użytkowa, umiem je fajnie sprzedać i nie ma z tym problemu. Ale kupuję je ciągle za drogo, czyli biznes mi się podobał, praca mi się podobała, ale czułam, że tam liczby mogą być większe i to może mi się lepiej spinać. Okay. I pamiętam, że w ten sposób rozmawialiśmy. W związku z tym powiedziałeś mi,
Tak, jasne, jak najbardziej. Najwięcej zarabiać na pozyskaniu okazji i ja Cię tego nauczę. Mhm. I tak było. Niezwłocznie po tym, jak już zaczęliśmy mentoring, powiedziałeś mi tak naprawdę, jak można pozyskać super okazję. I ja to zrobiłam. I jedna z pierwszych okazji, tak naprawdę, pierwsza okazja, mhm. bezpośrednio po naszym telefonie, spłaciła mi cały mentoring. I jak długo to było? Jak szybko dokonałam tej transakcji? Tak. No w ciągu miesiąca. Mhm. Na pewno w ciągu miesiąca. Więc te pieniądze się bardzo szybko zwróciły i to jest biznes, na którym można bardzo wiele zarobić i bardzo ciężko stracić, więc jakby... A się robi według konkretnego schematu, prawda? I konkretnych zasad. No kurczę, nie wyobrażam sobie. Nawet bez tej wiedzy nie straciłam, mhm. tak? Wiesz, mhm. o co chodzi, więc no... No chyba rzeczywiście ktoś musiałby naprawdę drogo kupić jakoś kiepsko, tak. żeby to się nie udało. Ludzie niektórzy po prostu chcą kupić, żeby kupić. Ja pamiętam, miałem takie osoby na mentoringu, że mówi, Daniel, już kupmy, po prostu, bo już mnie nosi. Mhm. Poczekaj, ja mówię, to nie jest jeszcze, nie spina się to jeszcze w Excelu. Nie kupuj tego, bo za chwilę przyjdzie lepsza okazja, nie musisz mieć pieniędzy. No, ale jest też dużo osób, które noszą się z zakupem, noszą się z zamiarem zakupu na przykład rok i jeszcze ciągle tego nie zrobili. Ja naprawdę kojarzę osoby, które poznałam na warsztatach u Ciebie i które gdzieś tam widzę teraz i no i jak tam, który flip? No jeszcze nie kupiłem, mhm. nie? Więc tak, różnie no, to tutaj też jest jakby czasem kwestia motywacji, czasem tak. kwestia odwagi, ale no te osoby, które już mają mentoring, no to one są już, może być skazane na to, żeby kupić, bo już jakby podjęły decyzję, zainwestowały pieniądze. Dokładnie, już dokładnie. To jest one way ticket. Tak, one way ticket. Ale to jest świetny biznes, to jest dobra decyzja, tutaj nie ma się czego absolutnie bać. Okej, okay, a powiedz mi Kasia, teraz jakby, co byś, jakbyś dzisiaj, nie wiem, pracowała na etacie, to co mhm. byś dzisiaj zmieniła i co byś zrobiła inaczej przez ten przyszły rok? Tak, albo miałaś ten swój biznes, byłabyś mhm. rok wcześniej, co byś zrobiła inaczej? Myślę, że to, co też powinnam była zrobić, to troszeczkę bardziej wygaszać swój biznes, i troszeczkę więcej uwagi poświęcić flipom mhm. pod tym kątem. To znaczy ja lubię robić dużo i mam dużo energii i lubię jakby ją lokować w różnych tematach, ale warto się skupiać na tym, co przynosi największe korzyści, a flipowanie rzeczywiście jest taką, no moją taką pasją, można mhm. powiedzieć, nie? Okay. Pewnie mi... Bo już teraz widzisz jakby, że to jest dochodowa rzecz, prawda? Tak, wtedy dokładnie. Wtedy jeszcze macałaś, tak nie wiedziałeś, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, ile sobie kasy będzie. Dokładnie tak. A później to już jakby samo pokazało, że no to jest to. Zgadza się. Tylko Kasia, w takim razie dzięki za przejażdżkę. To ja dziękuję. I powodzenia w takim razie w kolejnych etapach swojego biznesu. Dziękuję za ogrom wiedzy, za wsparcie, za masę czasu i za wszystkie zaproszenia, które od Ciebie dostałam. Włącznie z tym dzisiejszym. Cóż. Super, piąteczka.